przedstawię Państwu jakby materiał uzupełniający do tego, co mówiłam o feng shui, czyli o chińskiej geomancji. I dotyczy, to jest to wiedza, która pozwala ocenić działkę i pozwala zaprojektować budynek w taki sposób, aby służył w pełni mieszkańcom, czyli w taki sposób, aby pomieszczenia, które są nam potrzebne do aktywnego życia, były zaprojektowane w odpowiednich miejscach, pomieszczenia potrzebne do odpoczynku były zaprojektowane w odpowiednich miejscach w budynku. Jest to po prostu fantastyczny system, pozwalający projektować w bardzo odpowiedzialny sposób. Jest to system sprawdzony w Azji, na świecie, oczywiście w Azji przez tysiące lat. Na świecie bardzo się ten system przyjął, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Wielkie korporacje go stosują, tak są projektowane wszystkie centra handlowe w Polsce, bo robiłam bardzo wielu analizy, szukając miejsc dla sklepów sieciowych, które chciały mieć miejsce w korzystnym punkcie danego obiektu. I zawsze jak już czasami robiłam te analizy na placu budowy, gdzie ten budynek jeszcze powstawał, ale już wtedy na etapie promocji takiego budynku wykupione były najlepsze miejsca przynoszące największe zyski przez firmy takie jak KNM czy Zara. Czyli oni mają zatrudnionych takich ludzi jak ja, którzy znajdują im po prostu najlepiej zlokalizowane miejsca, projektuje się w miejsce wejścia, drzwi w takim budynku, czy wejście do sklepu, miejsce kasy, kierunek, w którym stoi kasjer, bo to są wszystko triki pozwalające na wyłapanie chi generujące pieniądze dla właścicieli, dla korporacji będącej właścicielem tego sklepu. Ponieważ te centra handlowe, one w ostatnich latach, bo ostatnia zmiana energetyczna nastąpiła w 2004 roku, będzie trwała do 2024 roku. To jest ten cykl energetyczny, w którym obecnie jesteśmy, on jest oznaczony cyfrą 8. I tutaj jakby w nim posługujemy się dziewięcioma cyframi, to wygląda jak numerologia, ale to jest de facto kodowanie częstotliwości energetycznej panujących w danym roku. Ten system, którym ja się posługuję, jest w zasadzie bardzo kompleksowym systemem i dotyczy bardzo wielu dziedzin, zagadnień związanych z budową domu, z planowaniem domu, z planowaniem inwestycji dużych czy małych, bo podobny sposób, na podobnych zasadach analizuje się, czy to działkę pod dom mieszkalny, czy to działkę inwestycyjną, komercyjną. Wracając do znaczeń i do pozycji, jaką może w życiu człowieka i w osiągnięciu sukcesu, bo tu o tym mówimy, mieć tak geomancja stosowana praktycznie, to też warto się posłużyć takim wycinkiem z kosmologii chińskiej, z ich zrozumienia życia, ich traktowania życia. Dla nich na przykład wartości materialne i szczęście, i długowieczność, i duża ilość dzieci były podstawową jakby wartością w życiu, bo oni na tym bazowali wszystko w życiu i były już setki lat temu zrobiona była taka jakby hierarchia znaczeń i oni określili to, co ci mistrzowie stosujący ten system kosmologii, który począwszy od medycyny chińskiej po feng shui dotyczy wszystkich aspektów życia, oparty jest de facto na fizyce kwantowej i oni uważali, że każdy człowiek rodząc się w odpowiednim momencie w przestrzeni jest jakby jego odczyt, jego daty w tym chińskim kalendarzu Xia pokazuje, jakie ten człowiek ma przeznaczenie. I to jest coś, co najbardziej dominuje życie każdego człowieka. Następna rzecz to jest tak zwane lak, czyli szczęście, nazywali to yun. I to z kolei odczytywało się z tych okresów 10-letnich w życiu człowieka. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Na trzecim miejscu była właśnie geomancja, feng shui. Na czwartym to świadomość człowieka, samoświadomość, tak zwana cnota, to po polsku trudno przetłumaczyć, ale angielskie słowo virtue dobrze oddaje znaczenie tego słowa. I ilość dobrych uczynków, jakie w życiu popełnił czy zrobił. Następnie edukacja, pracowitość i kontakty socjalne człowieka. I to są czynniki, które powodują, że człowiek jest albo szczęśliwy i spełniony w życiu i odnosi sukcesy, albo ich nie odnosi. I w związku z tym to mówi się, że to feng shui jest w stanie poprawić jakość naszego życia i to, co robimy, bo od 30-40% ma znaczenie w życiu. Czyli jeżeli na przykład chcemy osiągnąć sukces w finansach, to oprócz naszego charakteru i naszego przeznaczenia, bo to od razu widać za tym urodzenia, czy człowiek jest przeznaczony na biznesmena, czy jest lepszym, czy ma innego typu osobowość i do czegoś innego się nadaje, to jest jakby baza, bo odczytujemy, do czego się człowiek nadaje i można już doradzać, czy ma się zajmować jakimś tam przedsięwzięciem, czy nie ma się zajmować.
to feng shui w stanie jest poprawić właśnie rezultaty naszego działania 30-40% co najmniej. Taką konsultację w środowisku zbudowanym, czyli w miastach, przeprowadza się bardzo zawsze w podobny sposób, mianowicie nakłada się na mapę, trzeba oczywiście być na miejscu, bo niestety kierunki magnetyczne się nieco różnią od kierunków geograficznych, tam są odchylenia nawet do 11 stopni, ale jak zaczyna się taką konsultację, to po prostu należy nałożyć na mapę, tutaj ja to zrobiłam na planie miasta, nakłada się siatkę, znajduje się linię północ-południe i nakłada się siatkę 8 kierunków. Potem się wylicza, znając czas powstania budynku, wylicza się po prostu kody, jakie nałożymy potem na ten rysunek. I potem, jeżeli na przykład mamy analizować mieszkanie, ja to zrobiłam na podstawie mieszkania w Nowej Hucie w Krakowie, to ta sama siatka w tym samym kierunku nałożona na kompleks taki mieszkalny, czyli na blok, potem nanoszona jest na mieszkanie, na plan mieszkania i określamy, rozpisując po prostu ten kod, który wynika z kierunku, z głównego kierunku frontu tego budynku, nanosimy na mieszkanie i wtedy ja już widząc, nanosząc ten kod, widzę, jak się rozkłada energia w mieszkaniu. I teraz jeszcze muszę powiedzieć szybciutko, to prawdopodobnie wszyscy, którzy się kiedykolwiek tym interesowali, czy chińską medycyną, czy cokolwiek o feng shui czytali, to spotkaliście się na pewno z tymi dwoma pojęciami. To są pojęcia określające całą otaczającą nas rzeczywistość. Są to pojęcia dotyczące de facto fizyki kwantowej, a Chińczycy przełożyli to na bardzo prosty język symboli. I oni określają, mówią, że cały wszechświat jest zbudowany z pięciu głównych częstotliwości, a każda z tych częstotliwości dzieli się jeszcze na dwie różne linie. Czyli to są dwa podstawowe narzędzia pracy w tej kosmologii, w tej gomancji chińskiej i w medycynie chińskiej. A polaryzacja linii, to jest nic innego jak ujemne dodatki. Do każdego z tych, czyli może to będzie dotyczyć to pół roku czy pół dnia, czyli noc będzie energią yin, dzień będzie energią yang. W ciągu roku mamy, zima jest bardziej yin, lato jest bardziej yang, słońce jest zawsze yang, a brak słońca cień jest yin. A z kolei przy tych pojęciach pięciu elementów, nazwanych właśnie w ten sposób, możemy tak samo przypisać im różnego rodzaju wartości, czyli na przykład element metalu będzie związany na przykład z jesienią, z porami roku, w ciągu dnia jest to późne popołudnie, wieczór. Element ognia będzie zawsze związany z godziną 12 w południe, czyli najsilniejszą energią yang, która jest w ciągu dnia, a w lecie będzie oczywiście to środek lata, czyli powiedzmy czerwiec, 21 czerwca będzie mieć najsilniej emanującą częstotliwość dotyczącą właśnie tę nazwaną ogniem. Wiosna to drewno, zima to woda, ziemia to jest co trzeci miesiąc, co roku ma energię ziemi, tylko się ona nieco różni od siebie. I także, jeżeli byśmy analizowali wszystko, możemy przeanalizować każdy przedmiot, plastikowy, czy drewniany, czy cokolwiek, głębiej wchodząc w tą kombinację tych elementów, można opisać w ten sposób każdy jeden przedmiot, a jest to nic innego, jak po prostu pewna częstotliwość, wibracja, którą każdy kolor ma tą swoją wibrację i na przykład z ogniem będziemy wiązać oczywiście kolor czerwony, czy z ziemia to będzie kolor żółty na przykład, metal to będzie biały czy szary, woda to będzie niebieski albo czarny, drewno to będzie kolor od zielonego po brązowy. I tak możemy każdą jedną rzecz dookoła nas po prostu tymi dwoma narzędziami możemy ocenić i w jakikolwiek sposób kwalifikacji jakieś nie nadać. Także to jest ta baza, a potem do tego wszystkiego dochodzi kalendarz i zmiany czasowe. I w tych zmianach czasowych posługujemy się lo shu, takim, jeżeli ktoś cokolwiek czytał o tym feng shui, to będzie wiedział, o co chodzi. Jest to albo inaczej paguła, albo inaczej kwadrat lo shu, gdzie znajduje się 9 cyfr w ten sposób rozmieszczonych. W momencie teraz, jeżeli analizujemy to ich zmiany w czasie tej energii, i oczywiście, zapomniałam najważniejszym powiedzieć, te wszystkie cyferki są związane z tymi pięcioma elementami, czyli element 1 to będzie element wody, 9 to będzie ogień, 8, 2 i 5 to będzie energia ziemi, 7 to będzie metal, 7 i 6 to będzie metal, a 3 to będzie energia, 3 i 4 energia drewna. I to jest znowu, i teraz tak, zastosowanie tych pięciu elementów, interpretacji tych numerów znajdziemy tutaj w tym kodzie geometrycznym, który nakładamy na każdy dom. A ten lo shu czy baguła to nie jest nic innego jak średniowieczny magiczny kwadrat Saturna, znany bardzo w Europie i stosowany.
I jakiś czas temu robiliśmy z Aleksem taką analizę, o co to chodzi z tym chińskim feng shui, że oni ten magiczny kwadrat Saturna zrobili z niego jakby podstawę tej całej, jakby można to nazwać numerologią, ale de facto jest to właśnie ta analiza energii zmieniającej się w przestrzeni. Oni po prostu prawdopodobnie, chodzi to o w jakiś sposób o energię, jaką dostajemy na Ziemi poprzez Saturna i ta cała jakby to metoda Flying Star polega na tym, jak możemy się o wiedzy o tym, co nam grozi w danym momencie, jak unikać problemów i nieszczęść i chorób. I to jest dlatego, jest ta wiedza tak nieprawdopodobnie cenna, bo rzeczywiście stosując ją możemy w miarę kierować tak naszym życiem, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jeżeli w danym roku nasze łóżko stoi w sektorze, na przykład tak jak w tym roku, północno-wschodnim, to jest, jeżeli nic nie zrobimy z tym miejscem, nie przeniesiemy się, nie zawiesimy żadnego remedium, to na pewno spotkają nas w tym roku jakieś większe problemy, które po prostu mogą wpłynąć negatywnie na nasze życie. Czyli albo to będzie wypadek, albo to będzie jakieś złamanie ręki, nogi, mogą być to problemy finansowe. Jeżeli śpimy w tym miejscu, dotyczy to z reguły chorób i odrazy ciała. Jeżeli mamy wejście do domu od północnego wschodu, możemy mieć większe problemy finansowe. Teraz, jeżeli powiedzmy za 5 lat będzie na wejście do domu od północnego wschodu przypadać bardzo dobra energia, to w takim roku możemy osiągnąć duże sukcesy finansowe. I znając tą metodę, to w ten sposób dotyczy to każdego sektora i w każdym sektorze co innego się dzieje. I teraz w zależności, najważniejsze oczywiście są, jeżeli ten nasz dom podzielimy właśnie podzielimy na tą siatkę Bagua i naniesiemy sobie ten kod cyfrowy danego okresu. To jest na przykład na plan tego mieszkania, który pokazywałam przed chwilą, nałożony rozkład energetyczny z 2014 roku. I wtedy w 2014 roku najlepsze sektory przynoszące najwięcej dobrego chi to były sektory północ i południe. U góry zawsze mamy w tych analizach południe, na dole północ. A sektory niebezpieczne to był na przykład najgorszy sektor, to był sektor północno-zachodni. I jeżeli ludzie mieszkający w tym domu mieli tam kuchnię i dużo w niej przebywali, to mogli mieć jakieś problemy z tym związane, a na pewno mogli mieć jakieś na przykład zatrucia. Bo jeżeli to dotyczy kuchni, dotyczy to też żywienia i dotyczy to ich systemu po prostu trawiennego. I w ten sposób, interpretując te części mieszkania i funkcje danego miejsca, przechodzimy do chińskiej medycyny i po prostu możemy znaleźć problemy albo przewidzieć, jakiego typu problemy mogą się pojawić w zdrowiu danych mieszkańców. Jeżeli ludzie na przykład wiemy, gdzie śpią, to też jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym miesiącu przypada na ich miejsce spania ta negatywna energia i wtedy wystarczy się albo przenieść, albo założyć jakieś remedium, albo przynajmniej przekręcić się w łóżku i spać w inną stronę. Tak, proszę? Tak, pytam, bo użyłeś słowa, że to metoda jest jakby unikaniem. Tak. Moje pytanie właśnie z takiej perspektywy, nie wiem, ezoterycznej czy duchowej, właśnie, czy to unikanie to jest jakby właściwe, czy nie lepiej się po prostu z tym stanąć twarz z tym, a nie jakby unikać, jakby odkładać to i potem do nas. Ale jeżeli odkładasz, to wierzysz w jakieś złe przeznaczenie, jakiś fate, który cię musi spotkać. To nie jest prawda. Jeżeli na przykład, ja to zaraz powiem, na czym to polega. To jest wybór, bo większość ludzi tego nie stosuje, prawda? Więc i tak spotykają nas pewne rzeczy w życiu. Ale jeżeli mam klientów, którzy zaczęli to stosować, widzą przełożenie na bardzo dobry finansowy rozwój firmy, bo miałam takich bardzo, kiedyś robiłam to bardzo intensywnie, zwłaszcza w Łodzi, bo miałam tam najwięcej klientów i w Poznaniu, to ci ludzie mi meldowali bardzo często, co się dzieje. To było wręcz komiczne. Na przykład pracowałam w takiej firmie, która to potem organizowała Fashion Week i dzwoni do mnie właściciel i mówi, no wiesz co, nieprawdopodobne, zrobiliśmy te remedia tydzień za późno, ale postawiliśmy butelkę z wodą przy wejściu, bo nie byli badawcy, jak robili, czy nie robili. I mówi, spotkało nas coś takiego, że wpadł jakiś człowiek, złodziej, porwał torbę leżącą na krześle, bo nie mieli na poziomie ulicy biuro. Porwał torbę i uciekł. I on wtedy ten właściciel mu przypominam sobie, co pisałeś, że w tym miesiącu grozi nam kradzież. Ale przez to, że ta butelka z wodą stała, torba, którą porwał, nic w niej nie było. Nic nie stracili, tylko torbę, tak? A gdyby w tej torbie były pieniądze i były dokumenty, mieliby duży kłopot. To chodzi o unikanie kłopotów. No więc to jest nasza decyzja, czy po prostu chcemy tych kłopotów unikać, czy nie chcemy kłopotów unikać. Czyli stąd wynika, że muszę co roku przestawiać łóżko w domu. No tak? Nie, niekoniecznie, bo jest też, tu jakby ta metoda jest o tyle bardziej skomplikowana, że robimy taką analizę dla budynku, jeżeli chcemy, dla istnienia, bo budynek zbudowany w jakimś okresie czasu zachowuje jakby na stałe energię danego okresu czasu, czyli ten rozkład energii, żeby to był budynek, na przykład budynki zbudowane w tym okresie teraz mają pewien układ, który tutaj rozrysowałam, zaraz pokażę.
pytanie, czy to chodzi o oddanie do użytku budynku, bo... Tak, oddanie do użytku budynku, tak. Moment oddania, są okresy 20-letnie, czyli na przykład mamy 2004 rok, w lutym była zmiana energetyczna, ona trwa do lutego 2024. I teraz mamy taki okres energetyczny, że ósemka jest w środku, więc ten, to się układają te cyferki, bo one krążą takim ruchem po prostu. To jest tak jak ruch krążenia neutronów, jak się to analizuje głębiej w fizyce, to bardzo to przypomina. I to jest pewien porządek w tym ruchu. I to po prostu co roku się to zmienia i odczytujemy, jakie w danym sektorze przypada na ten rok energia, ale ten moment postawienia domu to jest energia okresu 20-letniego i wtedy na bazie frontu budynku i tego kodu określamy... Czyli to jest w tych ramach czasowych, a nie... Tak. No i potem następna, ostatnia faza takiej konsultacji to jest, jeżeli wiemy, gdzie co ludziom grozi, to na przykład zadajemy jakby im pracę w postaci założenia, powieszenia remediów i te remedia to jest też w analizie 5 elementów, jeżeli gdzieś będzie element, akurat są najgorsze sektory są powiązane z częstotliwością na przykład ziemi, a najlepszym remedium na to będzie energia metalu, bo ona odprowadza tą energię ziemi. Dlatego są w Chinach tak bardzo popularne te wszystkie dzwonki, puste rurki, które się wiesza, bo one są elementem metalu, bo i dźwięk jest elementem metalu i te rurki puste w środku są elementem metalu, ale jeszcze istnieje inny aspekt tych pustych rurek, mianowicie każda pusta rura wytwarza energię punktu zerowego. W związku z tym to jest jedna podstawowa taka wiedza, która dotyczy urządzeń energii punktu zerowego. Puste rury generują energię punktu zerowego. Jeżeli my sobie te puste rury powiesimy z danego kierunku, to ta energia nas w jakiś sposób chroni. Od tych częstotliwości płynących w danym roku, na przykład od tego północnego wschodu. Czyli w tym roku wieszamy takie dzwonki od jakkolwiek jest to trochę chińskie, ale te puste rurki chronią nas przed tą częstotliwością negatywną. Na przykład przed pokojem, jeżeli mamy wejście, tak? Bo to zawsze chroni. Inne media, ja tu mam w komputerze taki slajd z remediami, co na przykład chińskie monety są bardzo ciekawym remedium. Chińska moneta, ona symbolizuje zarazem niebo i ziemię. Myślimy właśnie ta idealna figura. Kula, czyli symbol koło, to było nic innego jak niebo. I to był też bardzo ważny znak tej kosmologii, geomancji chińskiej, jeszcze z kropką, tak jakby plamką kopuły, ale to jest forma symbolizująca niebo, to jest forma symbolizująca ziemię, a kwadrat, albo inaczej, koło z kwadratem w środku to jest symbol jakby bardzo ważny dla człowieka, bo mamy zarazem tutaj symbol nieba i symbol ziemi i tak wyglądają chińskie monety. I teraz to najśmieszniejsze, przez to, że one są okrągłe. Kształt okrągły jest energią, ma częstotliwość metalu, energii metalu, a ta dziurka pusta w środku pozwala te monety połączyć ze sobą i powiesić razem. Na przykład 6 takich monet jest po prostu zwyczajnie remedium na energię, częstotliwość powodującą chorobą, która jest oznaczona symbolem 2. I teraz nanosząc takie, i teraz co roku ta energia się zmienia na początku lutego i nanosząc taki symbol, tą symbolikę wzdłuż osi północ-południe na nasze mieszkania czy domy, wiemy, która część mieszkania na ten rok będzie miała gorszą częstotliwość, należy ją po prostu mniej używać. Po prostu unikamy tej niekorzystnej energii. I generalnie to jest właśnie ta metoda stosowana w Hongkongu, na Tajwanie, w tych krajach azjatyckich, które się nieprawdopodobnie rozwijają finansowo. I ona przede wszystkim jest używana przy projektowaniu, duże korporacje tego używają, banki tego używają. I oprócz tego jest oczywiście stosowana w szkołach formy. Jest bardzo znane, że w Hongkongu czy w Singapurze jest taka wojna architektów i banków pomiędzy sobą, że jak jeden bank postawi wielką iglicę, na przykład z ostrymi, jakimiś trójkątnymi formami, na przykład bank Fostera taki kiedyś był, to zaraz następny bank stawia inny budynek w tym mieście, który będzie formą walczącą z tym drugim budynkiem. I to jest niewidzialne dla ludzi, którzy się na tym nie znają, ale jeżeli umie się to ocenić, to na przykład jeżeli ktoś postawi budynek, który będzie miał energię na przykład drewna w sobie, bardzo wysoki budynek zawsze będzie miał też energię drewna, ale jeżeli będzie miał elementy, które wskazują, że dany bank się posługuje energetyką drewna, bo to być może jest dobre dla szefów, czy dla jego dyrektorów, czy właścicieli, to drugi bank postawiony obok, jeżeli budynek będzie miał symbolikę metalu, to będzie zwalczał energetycznie ten drugi budynek. To jest po prostu niewidzialna walka symboliki szkoły form pomiędzy sobą. Oprócz tego oczywiście używają tej metody. Ale z drugiej strony to, co znamy u nas w naszej kulturze najbardziej, co jest najłatwiejsze do nauczenia, to jest tak zwana psychologia przestrzeni albo szkoła
intuicyjna tak zwana, i to jest nakładanie po prostu tej takiej podstawowej baguły powiązanej z aspektami życia na plan domu. I to też się nakłada na dwa sposoby, albo od wejścia i traktujemy to wejście jako północ, albo zgodnie z rzeczywistymi kierunkami. To jest metoda, która działa mniej, działa powoli, ale to jest też oparta na symbolice i według mnie też się analizuje każdy dom. Ale metody oparte na metodach kompasu są oczywiście bardzo efektywne, bardzo precyzyjne i one są w zasadzie najbardziej sprawdzalne, jeżeli obserwujemy nasz sprzęt, jeżeli wiemy, jak działają te zmiany energetyczne, który sektor w danym roku będzie bardziej narażony na problemy, a to energia zmienia się rzeczywiście co miesiąc i praktycznie co dzień, to zawsze, jeżeli na dany sektor zaczyna przypadać najgorsza energia, najcięższa częstotliwość powodująca wypadki, psucie się przedmiotów, to pierwsze psują się drukarki i komputery. Jeżeli nagle w biurze się Wam pewnego dnia zepsuje drukarka, to z reguły jest to początek miesiąca, bo te zmiany są 4, 5 albo 6 w miesiącu. I ja na przykład już odnotowałam kilkakrotnie takie sytuacje u siebie, u klientów, że na przykład 7 nie powiesiłam jakiegoś tam dzwonka metalowego, przypada na mój pokój ta częstotliwość najgorsza w danym miesiącu i drukarka od razu wysiada. Wystarczy ją przestawić czasami ją trzeba dać do naprawy, ale czasami wystarczy przestawić, zaczyna działać, więc elektronika bardzo reaguje na te częstotliwości. I to jest jakby dowód na to, że to po prostu działa. Jeżeli robi się analizę mieszkania, to jest na przykład analiza mieszkania zrobionego, ludzie kupują puste mieszkanie, chcą podzielić go według tych metod feng shui, to wtedy robi się analizę całego bloku, kompleksu. Znajduje się ten najbardziej front budynku, bo to determinuje rozpad tej energii. No i potem próbuje się w najlepszych sektorach przewidzieć funkcje związane z najdłuższym przebywaniem, czyli sypialnie, tylko to jest w sumie dość skomplikowane, bo się używa dwóch różnych metod analizy, ale sypialnie przewidujemy w najlepszych sektorach, salon w najlepszych sektorach, sypialnie w tych sektorach do najlepszych do spania czy do spokojnej pracy, a na przykład salon i kuchnię w tych miejscach, które są najlepsze do aktywnego działania, a w najgorszych sektorach przewiduje się wszystkie pomieszczenia powiązane z odpływem wody czy z pomieszczeniami gospodarczymi. Więc tak to mniej więcej wygląda. A jak to się zmieni kierunek, to co to wtedy? I to jest na stałe, to jest jakby tam określa się na stałe dla każdego budynku, a potem na to nakłada się roczne zmiany. I to na tym polega to, i właśnie śmieją się wszyscy, że w Hongkongu ci znani mistrzowie mają zawsze najwięcej pracy w styczniu, bo robią prognozy na cały rok dla klientów, bo co roku się ta energia zmienia i trzeba połączyć tą energię istniejącą z tą jakby nową nakładaną. Niekoniecznie robiąc remont generalny. Nie, ale to na przykład co się stosuje, bo bardzo często stosują tego typu triki w hotelach, czy w miejscach, w bankach, czy filmach. Jeżeli zmieni się energia w danym okresie czasu, na przykład 20 lat, jeżeli będzie to zaprojektowany, że miał wejście w najlepszym miejscu, to na przykład powiedzmy, że jest jakiś budynek, gdzie wejście frontowe jest z tego kierunku i on jest tak zaprojektowany, że było przez 15 lat świetna energia od frontu, zarabiali dużo pieniędzy i nagle ta energia się zmieniła i teraz mamy na przykład z tego kierunku bardzo dobre chi wpływa do budynku. To potrafią zrobić takie coś, że albo przenoszą, powiedzmy, że mamy teraz z tego kierunku dobre chi, to na przykład robią taki myk, że jeżeli mogą przestawić wejście, to go dają tutaj, a jeżeli nie, no to próbują chociaż zmienić kierunek tego wejścia. I bardzo często widzi się w Hongkongu czy w Singapurze przebudowywane wejścia do budynków, żeby generowały jakby to dobre, żeby wciągały to dobre chi tam, gdzie najwięcej jest ruchu, gdzie najwięcej ludzi wchodzi. I to jest po prostu, jakby to powiedzieć, troszeczkę intuicja, ale przede wszystkim wyliczanie. Jeżeli mamy budynki o bardziej skomplikowanych formach, to się nakłada to jakby ten sam diagram kilkakrotnie i tu jest jakby różnica, że ten sam budynek oceniamy na dwa różne sposoby pod kątem tej energii aktywnej i pasywnej i to może być zupełnie inny rozkład w tych obu jakby ocenach. A w momencie, kiedy na przykład szukam najlepszego ułożenia dla projektu, większość tych projektów, które robimy w biurze, znaczy po prostu ja projektuję te domy, tylko tam wykonujemy to z grupą ludzi, te projekty budowlane, to szukając miejsca na działce, próbuję określić jak najlepszy kierunek i pod kątem tego kierunku znajduję najlepsze miejsca na salon, na sypialnię, na kuchnię i zawsze jest tak, że jest możliwość tego odchyłu około tam 10 stopni czy 15, jeżeli ten różowy kierunek tutaj pokazywany jest kierunkiem korzystnym dla budynku, to jedyna możliwość tego ustawienia budynku to będzie to, co jest tu zaznaczone takim
jakby to jest jakby od tego takiego skierowania po skierowanie, które jest tam pod spodem widoczne, mogę tak tym budynkiem kręcić na działce, żeby on zachował w tych sektorach odpowiednich odpowiednią energię. Czyli taka analiza jest po prostu wykonywana na działce. A czy to na tej siatce było jakąś inną zasadę? Czy proszę? Czy gdyby taką siatkę gdzieś nałożyć na dom kopułowy? Nie, nie, to jest dokładnie to samo. Tylko że przy domu kopułowym wyznaczamy poprzez główne wejście, wyznaczamy kierunek frontu. Chyba że jakiś bardzo do. No i to są po prostu jakby. I teraz tak w tym roku ja co roku robię tą metodą taką z Hongkongu, wykonuję dla ludzi, którzy stale ze mną pracują, taką na kalce tego typu diagram, gdzie są wpisane, to się tak robi, że się nakłada, jeśli mamy mieszkanie, które na przykład oś, tu jest południe, tu jest północ, tak wygląda ta oś, to po prostu tą kalkę się stosuje w ten sposób, że tu jest rysowana oś północ-południe, nakłada się to na mieszkanie i widzimy teraz, jaki sektor, czy ten szkodliwy, te kolory zielone, niebieskie, czarne, czy ten bardzo dobry przypada na przykład na naszą sypialnię, czy na nasze wejście. I tu jest też zwykle napisane, jakiego typu remedium nam pomaga. I wtedy znając takie coś, możemy sobie na przykład w drzwiach czy w oknie w odpowiednim miejscu powiesić dzwonki i na pewno to unikamy po prostu nieszczęść, czy po prostu wszystko, co nas spotyka negatywnego, jest zminimalizowane. Chodzi o minimalizację tych szkodliwych wpływów. Jeżeli wiemy, gdzie przypada najlepszy sektor, to możemy tam postawić coś ruchomego na przykład. I to ja to często stosuję w firmach, które zaczynają mieć jakieś problemy finansowe, że z jednej strony zabezpiecza się przed tymi negatywnymi częstotliwościami płynącymi z danego kierunku, a z drugiej strony próbuje się wprowadzić ruch w jakikolwiek sposób w sektorach, które są odpowiedzialne za generowanie pieniędzy. A do tego wszystkiego oczywiście dochodzi symbolika i ta symbolika zwierzęca jest bardzo silna. W Chinach, no jak wiemy, to po prostu było to mistrzostwo nieprawdopodobne. Oni po prostu nawet dachy formowali w ten sposób. Oni uważali, że wszystkie, to jest tak potocznie się mówi, że to po to, żeby demony spadające z nieba, spadając na taki dach, wracały z powrotem do góry. To jest takie śmieszne powiedzenie w Pekinie, ale tam właśnie jest symbolika zakończenia tego jakby dachów, frontów, budynków, dekoracji jest niesamowita. No, w naszej kulturze polskiej to były też bardzo znane, bardzo przywiązywano dużą uwagę do dekorowania dachów, do różnych form geometrycznych i to były wierzenia jakieś ludowe z tym związane. To oczywiście wszystko było oparte na tej podświadomej wiedzy dotyczącej wpływu otoczenia na zdrowie i na życie człowieka. Także oczywiście znaki ochronne, one mają znaczenie, bo po prostu treść zawarta w tych znakach ma jakieś tam znaczenie, ale też znaki wykonywane przez kaligrafa uzdolnionego były też uważane jako znaki bardzo silnie promieniujące w pozytywny sposób, tylko ten człowiek musiał też być w odpowiednim stanie ducha, kiedy wykonywał te znaki. I to była jakby bardzo ważna była po prostu kombinacja i człowiek świadomie wykonujący znaki, które miały chronić domy, musiał się wprowadzić w taki stan. Na przykład udało mi się, ponieważ mieszkałam w Leiden, tam gdzie jest Uniwersytet w Holandii najstarszy, moja znajoma pracująca na Wydziale Sinologii wpuściła mnie do biblioteki i znalazła przetłumaczony średniowieczny podręcznik Wyban dla stolarzy. I tam po to, żeby móc się uczyć z tego podręcznika, były przepisy bardzo, bardzo ścisły. Taki człowiek, który chciał się uczyć, młody, początkujący stolarz, chcący się uczyć tych wszystkich przepisów, to były zapiski różnego rodzaju tradycyjnych form, proporcji, odległości, bo Chińczycy też mieli swój wymiar, który jest po prostu tam 4,25, to jest takie odcinki, które są raz pozytywne, raz negatywne i dla projektowania grobów i grobowców stosuje się te negatywne, czy długości dla projektowania dla ludzi żywych stosuje się pozytywne. To nawet żeby się uczyć z takiej książki, taki człowiek musiał, było wyraźnie powiedziane, musiał odbyć kąpiel, oczyścić się kadzidłami, musiał być ubrany w swój najbardziej odświętny strój, dopiero wtedy mógł usiąść w odpowiedni sposób, w odpowiednim kierunku i mógł się uczyć z tej książki. To była po prostu wiedza święta. I oni dlatego też tak traktowali zawsze ludzi, którzy poświęcili życie na studiowanie tej wiedzy, że to były po prostu osoby, ja się uczyłam, byłam na kursie u takiego znanego mistrza na Tajwanie, to on był otoczony asystą, chyba 12 asystentów, ludzi, którzy mieli w ciągu dnia swoją pracę, zwykle bardzo dobrze wykształceni, a praktykowali u tego mistrza, w związku z tym przez
kilka lat chodzili za nim na wszystkie konsultacje, przysługując się tym konsultacjom, biorąc w tym udział pasywnie i dopiero po latach takiego terminowania mogli sami to feng shui stosować. I oni po prostu się wszyscy zachowują, bo wszyscy ludzie, do których ten mistrz przychodził i ta jego cała świta, zachowują się po prostu jakby z królem podróżowali, no bo taki mistrz jest świętością, bo on kreuje fortuny, bo on potrafi po prostu finansowo zmienić czy tam ocalić życie ludzi, czy po prostu, po prostu ogromna wartość tej wiedzy, znajomość tej wiedzy powoduje ogromną wartość tej wiedzy. Także za chwilę jeszcze zdążę powiem o kompasie, a teraz jeszcze bardzo krótko o tym odczycie daty z kalendarza chińskiego. On, ten kalendarz Xia jest niczym innym, tylko odczytem energii w przyrodzie w danym momencie dnia, godziny, miesiąca i roku. I to jest też podział na te 10-12 znaków zodiaku, to są te częstotliwości związane z elementami. 10, na dole mamy 12 różnych znaków zodiaku, na górze mamy 10 różnych znaków, te 5 elementów w dwóch formach yin i yang, przychodzące jakby z nieba, czyli to jest promieniowanie kosmiczne, tu mamy promieniowanie magnetyczne Ziemi i one się mieszają ze sobą. I dolny cykl idzie co 12, a górny cykl co 10. W związku z tym mamy ciągłe zmiany, które się powtarzają co 60 lat, czyli co 60 lat mamy podobną energię na Ziemi. I teraz według takiej, jeśli mamy taką datę w kalendarzu, to możemy określić na podstawie tej daty właściwie całe życie człowieka, bo z tego dnia urodzenia odczytujemy też 10-letnie okresy w życiu i widać od razu, które dzień urodzenia determinuje, jakie elementy są dla nas korzystne. Jeżeli ktoś urodził się na przykład w dniu yang, ognia, to on jego określamy, że on jest, ma energię yang, ogień i sprawdzamy, czy dla niego jest korzystne odebranie mu energii, czy dodanie mu energii. Jeżeli on się urodził na przykład w miesiącu tygrysa, czyli w miesiącu drewna, bo to jest przyporządkowanie, to wiemy, że ten człowiek będzie miał bardzo dużo energii ognia, ponieważ drewno będzie mu dawało energię, czyli on będzie miał tak dużo ognia i drewna, ponieważ się urodził w danej porze roku, że należy mu, że dla niego korzystnymi elementami będą elementy, które mu odbiorą nadmiar energii, czyli elementy ziemi. I wtedy wiemy, że ten człowiek potrzebuje koloru żółtego, że najlepiej się będzie czuł i najlepiej być może zarabiał. Co 3 miesiące będą miesiące ziemi, on wtedy będzie miał jak najwięcej jakby energii i wydajności. I wiemy też, w jakim kierunek spania to jest też jakby dodatkowa kwestia, ale to już na zawsze dominujący jest najlepszy kierunek dla domu. I dopiero na bazie tego dnia urodzenia odczytanego w kalendarzu Xia wiemy na pewno, jakiego typu kolory, jakiego typu otoczenie jest temu człowiekowi potrzebne, jak będzie jego życie, jak będzie jego relacja z partnerem wyglądała, bo to jest miejsce partnera, to jest miejsce rodziców i dziadków. Możemy też określić różne perypetie, które go w życiu mogą spotkać i które okresy życia są najbardziej, największym sukcesem i najbardziej jakby istotne. I to jest baza do jakiejkolwiek konsultacji, bo ja najpierw dla kogoś robiąc analizę muszę to sprawdzić, bo wtedy wiem, w jakim okresie życia dany człowiek jest w danym momencie i jak można mu pomóc. Także jest to troszeczkę skomplikowane, mam nadzieję, że Was nie znużyłam, ale tutaj jeszcze raz powrót do tego magiczny kwadrat w grafikach Dürera, one tam są najbardziej widoczne, bo się dobrze zachowały, są popularne. I to jest nic innego jak po prostu takie określenie ruchu planety obserwowanego z Ziemi. Dotyczy to w tym wypadku Jupitera, czy tam Jowisza, czy Saturna, czy Uranu. A rozpiska tej energii właśnie z kwadratu Saturna rozpisana na różnego rodzaju lata, czy miesiące, bo to też okresów dotyczy różnych, to się po prostu w ten sposób sprawdza w takich układach, jak to wygląda. To jest, że tak powiem, wiedza raczej skomplikowana, czy trudno się, nie jest trudno się tego nauczyć, jeżeli się chce, ale jak opowiadam zasadę, jak to działa, więc dla chętnych po prostu będę rozprowadzać takie książeczki, można się zapisywać na te książki, które tłumaczy działanie tej metody. Ja to nazwałam w ogóle kalendarzem biodynamicznym, bo to jest de facto nic innego jak kalendarz biodynamiczny dla ludzi. Tak jak sadzi się rośliny w odpowiednim okresie, tak samo zaczyna się budowę w odpowiednim okresie. I te metody były, tak jak mówię, znane w naszej kulturze, tylko że zachowały się o wiele lepiej u Chińczyków. Tak? Dziękuję bardzo. Kompas jest jednym z podstawowych narzędzi, to jest typowy chiński kompas i on się dzieli na trzy różne, on ma mnóstwo kręgów i mnóstwo różnych danych zawartych, jest to bardzo trudne, ja zgłębiłam tylko kilka z nich, bo de facto w pracy używa się, ale jeżeli się robi
analizy feng shui używa się w sumie tylko kilku kręgów, ale co muszę powiedzieć, jest podział tych kręgów na dotyczące życia człowieka, dotyczące ziemi, dotyczące nieba. Czyli możemy tutaj na podstawie ostatnich kręgów nawet daty określać, bo to jest dość skomplikowane, dużo łatwiej to zrobić po prostu odczytując kalendarza, ale pewne na podstawie tych sektorów, jak wchodzę na działkę, to widzę, czy dany sektor jest yin, czy yang, jaka tam panuje energia, potem są takie inne jeszcze metody bardziej skomplikowane, że gdzieś mamy wysokie drzewo, to też się sprawdza według innych metod, jak ono może wpłynąć na ludzi, jak jest na przykład rzeka, czy jakiś strumień blisko domu, to też się sprawdza jego położenie względem domu i to już jest bardziej skomplikowane, ale na przykład jest takie feng shui smoka, przepraszam, wodnego smoka i to jest z kolei używane do tego, żeby jeszcze można było podkręcić finanse i wiedzieć, na przykład więcej zarabiać. To jest, analizuje się na przykład ruch na najbliższej ulicy, czy w jakim kierunku płynie rzeka w pobliżu i to też jakby ma wpływ na szczęście mieszkańców, ale to już jest trochę bardziej skomplikowane. Dziękuję bardzo.